Szanowny panie marszałku, szanowny panie ministrze, rzeczywiście prosiłabym o wyrażenie stanowiska w następujących kwestiach. Chodzi m.in. o możliwość wprowadzenia w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie systemu kar za niestosowanie się do zapisów regulaminu, chociażby w kwestii niewyposażenia przez właściciela nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów, który to obowiązek nakłada artykuł 5 ustęp 1 punkt 1 znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 13 września 1996 roku. W wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z 19 września 2004 roku zawarto informację, że nałożenie w regulaminie kar za niewykonywanie obowiązków zdaniem wojewody nie jest to materia regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach. Kwestia sankcji za niewykonywanie obowiązków określonych w regulaminie została uregulowana w artykule 10 ustęp 2d i 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Tymczasem ustawa nie przewiduje sankcji karnych wobec właścicieli nieruchomości za niestosowanie się do przepisów aktu prawa miejscowego, jakim jest regulamin. Wobec powyższego przepisy regulaminu są martwe w przedmiotowych sprawach. Poważne wątpliwości budzi również sprawa związana ze składaniem deklaracji w przypadku spółdzielni mieszkaniowych. Chodzi ściślej o fakt zastosowania stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku osób prowadzących segregację odpadów, a tych, którzy prowadzą ją w niewłaściwy sposób, bądź też w ogóle nie segregują odpadów. Ustawa nie przewiduje zbiorczej deklaracji, na której deklarujący podmiot zobowiązuje się do selektywnej zbiórki odpadów, a co za tym idzie do uiszczania niższej stawki opłaty. W związku z zapisem w artykule 2 ustęp 3 ustawy, jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną w rozumieniu przepisów ustawy z 24 czerwca 1994 roku o własności lokali lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany. Wobec tego, o ile w przypadku wspólnot przepis ten znajduje zastosowanie, to w przypadku spółdzielni mieszkaniowych już niekoniecznie. W związku z tym proszę odpowiedź na pytanie, kto ma składać deklarację i kto będzie odpowiadał za segregację odpadów. Zachodzi bowiem obawa, że sąsiad mieszkający w bloku, który nie segreguje odpadów, pozbawi cały blok niższych opłat, bo z tym właśnie wiąże się niesegregowanie. Logicznym jest fakt, Dziękuję. Jeszcze jedno zdanie, panie marszałku. Logicznym jest fakt, że ustawodawca promuje segregację u źródła, by dzięki temu zwiększać ilość odpadów nadających się do recyklingu. Natomiast zróżnicowanie stawek w przypadku spółdzielni mieszkaniowych i dochodzenie, kto segreguje, a kto nie, obecnie na etapie tworzenia regulaminu i wymaganych uchwał jest kłopotliwe. Rodzi też silny sprzeciw społeczny w kwestii odpowiedzialności zbiorowej. Ustawodawca nie wziął tego pod uwagę, że indywidualna segregacja polegająca na systemie małych pojemników względnie worków, identyfikująca właściciela, o ile jest słuszna i możliwa w zabudowie jednorodzinnej i w przypadku małych wspólnot, o tyle w zabudowie wielolokalowej i blokowej nie ma racji bytu. Nikt nie wyobraża sobie całych kolejek pojemników Pani czy poseł, worków na osiedlowych punktach zbiórki odpadów. Liczyć. I w takich miejscach stosuje się zbiorcze pojemniki. Dziękuję bardzo.